Zazwyczaj, kiedy komentuję bieżące wydarzenia z Ukrainy albo próbuję dokonać jakiejś dyletanckiej analizy w szerszym spojrzeniu, wydaje mi się, że cechuje się dość sporym optymizmem w porównaniu do innych komentujących. I faktycznie mam sporo optymizmu w tym kontekście, że nie widzę w tej chwili sytuacji, by Rosja mogła zakończyć tę wojenną awanturę inaczej niż. Porażką I nie widzę sytuacji, w której Rosja mogłaby zakończyć tę wojnę inaczej niż wielkim politycznym trzęsieniem ziemi, które przebuduje wewnętrzny układ tego kraju. W jak dużym stopniu i jak brutalnie się to będzie działo, to jest oczywiście już pytanie otwarte. Natomiast mam też wrażenie przy tym wszystkim, że te moje opinie są budowane na podstawie ogromu informacji, który dociera do mnie podczas takiego codziennego, no może nie całodobowego, ale wielogodzinnego słuchania i czytania wieści z tamtych stron i pomyślałem sobie, że być może trochę Państwu tych wieści tutaj przekażę, ponieważ bardzo często, kiedy pojawiają się newsy takie jak ten, tu mamy portal Focus, i mamy tutaj, zresztą to akurat jest ukraiński portal. Na takie też zaglądam, ale zawsze staram się na tego typu newsy w ukraińskiej prasie patrzeć z, pewnym, z pewną dozą rezerwy. To znaczy tutaj jest napisane wszystko dla frontu. W Petersburgu żądają od mieszkańców miasta, żeby oddać. Bałałajki i bajany dla mobilizowanych. Bajan to jest jakiś rodzaj instrumentu muzycznego. To jest terminologia specjalistyczna, o akordeon po prostu będzie. Albo a, odmiana akordeonu po polsku też jest bajan. I balalajki dla mobilizowanych, żeby podnieść ich duch. Tego typu newsów pojawia się sporo. Pojawiały się newsy na przykład o tym, że w Rosji zbierają psią sierść, żeby szyć z niej skarpetki dla mobilizowanych. Staram się w takich normalnych wchodzi mi tu rosyjskie słowo swotka, takich streszczeniach wydarzeń, nie podawać tego typu informacji. Dlaczego? Dlatego, że one jako pojedyncze informacje, powiem wprost, pachną fejkami, jest je trudno zweryfikować, a tworzą przesadny Optymizm, że patrzcie, nawet im skarpetek brakuje, nie mają z czego szyć, muszą je szyć z psiej sierści. To już tworzy taki obraz karykaturalny armii rosyjskiej. Nie twierdzę, że nieprawdziwy, po prostu jest to trudne do zweryfikowania. A ja tu nie chcę na państwu tworzyć jakichś takich emocji, że o patrzcie, armia rosyjska to jest w ogóle banda klaunów, nic niewartych w skarpetkach z psiej sierści. Bo to byłby obraz fałszywy. Gdyby to była armia klaunów, którzy nie mają żadnego wyposażenia i nic nie potrafią, walki pod takim bachmutem nie trwałyby od sierpnia. Oczywiście tam Rosjanie się nie przesuwają, a jeśli to robią, to w sposób arcypowolny, ale mimo wszystko jest to armia groźna, która wciąż posiada wystarczająco uzbrojenia, wyposażenia i motywacji, żeby z tego frontu nie uciec. Więc nie ma sensu tworzyć aż takiego wrażenia na podstawie jakichś wybranych spośród setek innych wiadomości, obrazu. Tak jak mówię, bandy klaunów. Mimo wszystko jednak widać na podstawie takiej nazwijmy to newsowej masy, newsowej pulpy, widać pęknięcia w tej machinie śmierci, którą jest Rosyjska Armia, która jest zdecydowanie mniej skuteczna niż myśleliśmy przed inwazją, ale zdecydowanie bardziej skuteczna niż próbują nam to sugerować internetowe memy. Gdzieś to trzeba wypośrodkować. Mimo wszystko dociera do mnie ogromna liczba informacji, które pokazują swojego rodzaju rozkład sił zbrojnych rosyjskich. Chciałem pokazać Państwu kilka takich. Oczywiście tego można by znaleźć więcej. Tu się ograniczyłem do tych w miarę nowych. Mamy tutaj. A i staram się, chyba wszystkie tutaj wybrane przeze mnie newsy nie pochodzą ze źródeł ukraińskich, tylko ze źródeł rosyjskich, w tym tych opozycyjnych, ale nie tylko. Tu jest portal Wiedamosti, taki zupełnie powiedziałbym reżimowy. Zresztą cytują tutaj m.in. agencję TAS, ale też kanał telegramowy MASZ, który z kolei jest nazwijmy to bardziej opozycyjny niż pro putinowski zdecydowanie. Co tu się wydarzyło? W okręgu rostowskim mężczyzna w kamuflażu, czyli w mundurze, napadł na policjantów. Co więcej, on nie tylko na nich napadł, on, proszę Państwa, do nich strzelał z broni hmm, automatycznej. W ogóle to jest Nowoszachtyńsk, to jest pod miejscowością Szachty, no, tak, żebyście widzieli, granica z Ukrainą, a w zasadzie w tej chwili z okupowaną częścią Ukrainy jest bardzo niedaleko, więc ten mężczyzna tłumaczył się, że nie wiedział, gdzie jest, że wydawało mu się, że strzela do policjantów ukraińskich. Natomiast on faktycznie on faktycznie uciekł z linii frontu znalazł się na terenie Rosji. Prawdopodobnie to, że on twierdził, że strzelał do Ukraińców, było zwyczajną wymówką. Po prostu nie chciał się dać złapać, bo był uciekinierem. Tu już jest przypadek groźny, trzeba to powiedzieć wprost. Na dodatek mieliśmy tutaj do czynienia, jak twierdzą, jak twierdzą niektóre źródła, które opowiadają o tej historii z człowiekiem Zrekrutowanym przez Cieweka Wagnera w więzieniu. Co swoją drogą tworzy absolutnie nierozerwalny, nierozwiązywalny węzeł prawny. Oczywiście w Rosji już dawno prawem się nikt nie przejmuje, natomiast wyobraźcie sobie sytuację. Jest człowiek, który odsiaduje wyrok więzienia w jakimś konkretnym miejscu, za jakąś konkretną zbrodnię, po czym nagle trafia na front, dostaje broń? W papierach na ten temat nie ma śladu, z tego frontu ucieka i w mundurze z bronią, którą dostał od jednostki wojskowej strzela do policjantów. I teraz na przesłuchaniu zadają mu pytania. Dlaczego pan jest w mundurze? Skąd ma pan broń? Oczywiście to było szeroko komentowane, podobne pytania, jak ja tutaj sugerował arestowy, czy tak się złożyło, ale to są bardzo rozsądne pytania o status prawny, przy czym on tam się dziwił, jak do tego wszystkiego dochodzi, jak to wszystko można hmm, rozwiązać, natomiast wydaje mi się, że to było zdziwienie teatralne, bo nikogo już chyba bezprawie w Rosji nie dziwi. Oczywiście takich przypadków jest więcej. Tutaj mamy tajga info. Nowosybirscy mobilizowani opowiedzieli jak odeszli, po prostu nie uciekli, odeszli z frontu i napisali raporty. Napisać raport to znaczy tam raport o czyli po prostu pismo o to, że chcieliby się zwolnić. Ponad 10 zmobilizowanych mieszkańców Nowosybirska odmówiło. Uczestnictwa w specjalnej operacji w strefie działań bojowych z powodu niewystarczającego przygotowania. Oni napisali pisma o prze, m, przeniesieniu ich na tył. Teraz próbują ich zmusić, żeby wrócili na linię frontu. Tutaj zresztą jest używana taka formułka linia saprikaznawienia. To jest po prostu linia styku, dosłownie chodzi, zwyczajnie o linię frontu. Cała historia o tym, jak oni zwyczajnie nie chcieli walczyć. Takich ludzi jest oczywiście więcej. Tutaj mamy, może zachowajmy pewien porządek, tu znowu jest grupa. 29 mobilizowanych zostawiło pozycję na froncie w Ukrainie. Kilka tygodni głodowali, prosili o pomoc, ale w radiu nikt się nie odzywał. W końcu z końcem listopada 29 mobilizowanych z uralskiego miasta Irbit zostawiło pozycję na froncie w Ukrainie pisze wydanie E1RU z odesłaniem się na źródło w postaci żon mobilizowanych one przedstawiły redakcji pisma o wezwania mobilizacyjne kopie żalob, czyli to są zażalenia ich mężów, a także listę 29 nazwisk mobilizowanych. Według słów żon mobilizowanych w Irbicie 29 września zmobilizowano 95 mężczyzn, których wysłali najpierw do okręgu rostowskiego, a w październiku do strefy działań bojowych. W jednym z oddziałów znalazło się 29 zmobilizowanych z Irbita. Czyli mamy kolejną sytuację. Mobilizowani tutaj sobie spójrzmy jeszcze na daty. 29 sierpnia zostali powołani, w październiku wylądowali w strefie działań bojowych. W październiku to mogło być po maksymalnie miesiącu. Miesiąc to nie jest tak mało. W wymiarze szkolenia, w tym sensie, że coś się da w tym czasie zrobić. Jeśli jest to szkolenie bardzo intensywne, to myślę, że coś się da zrobić. Niewiele, oczywiście. Natomiast to mógł nie być pełen miesiąc, i to szkolenie mogło nie być intensywne tego nie wiemy. Sądząc po tym, że oni po prostu zdecydowali się z tej linii frontu wycofać, gotowi na te trudy nie byli. Dalej mamy. Pod Bielgarodem z jednostki uciekł uzbrojony żołnierz. Tu po prostu mężczyzna, który został zmobilizowany, wziął swoją, swój karabin około dwóch, drugiej w nocy. I oprócz tego, oni piszą, automat, to najczęściej oznacza po prostu karabin szturmowy, takiego kałasznikowa, standardowego. I zabrał ze sobą też 120 naboi i wyjechał na Kamazie, czyli no na jakiejś, jakimś samochodzie ciężarowym, czyli pomijając już, że on uciekł i nie będzie walczył, to zabrał ze sobą dość sporo majątku wojskowego i jeszcze w tym niebezpiecznego, więc jeśli na przykład ktoś będzie próbował go złapać za dezerterstwo. Może się to skończyć tak jak tam wcześniej w Nowoszachtierskie, gdzie on będzie po prostu strzelał do policji. Możliwe, że to się gdzieś już pojawiło w innym niosie. Podobne rzeczy dzieją się na Białorusi. I tutaj mamy białoruski portal Bay. Rosyjskie soldaty zbieżali z poligona pod Baranowiciami, czyli rosyjscy żołnierze uciekli z poligonu pod Miejscowością Baranowicze. Według informacji kanału, wczoraj po południu miejscowi mieszkańcy widzieli trzech, czterech mężczyzn, którzy bieg biegli, uciekali od poligonu, mieli przy sobie automat kałasznikowa. Widzieli przynajmniej jeden. Czyli znowu ucieczka z bronią. Nie muszę Państwu mówić, że ludzie w zasadzie wyjęci spod prawa, czyli uciekli z armii, w zasadzie są poszukiwani, którzy uciekli z bronią. To jest niebezpieczna sytuacja społeczna, zresztą już w tej chwili w Rosji statystyki pokazują znaczący wzrost liczby przestępstw dokonywanych przy użyciu broni palnej. To już widać w ujęciu statystycznym. Oczywiście nie możemy być jednoznacznie pewni, że ma to związek z wojną i mobilizacją, natomiast Każda wojna i każda mobilizacja oznacza znaczący wzrost liczby lów w obiegu, liczby sztuk broni palnej, które są dostępne dla ludzi. Oczywiście nie musi to oznaczać, że to bezpośrednio ci byli żołnierze uciekli mobilizowani, dezerterzy strzelają, ale oni chociażby uciekli z takiej jednostki i na przykład tę broń sprzedali komuś, kto Chciałby popełnić przestępstwo. Oczywiście są jeszcze inne metody eskapizmu wśród mobilizowanych tutaj mamy taki tytuł, stały się dostępne, ujrzały światło dzienne, szczegóły śmierci mobilizowanego mieszkańca Uralu który zadławił się własnymi wymiocinami i lid do tragedii doszło w Ciebarkulie Oczywiście, zgodnie z tym, co Państwo sobie pomyśleliście, z całą pewnością, tam na dole jest napisane, że on był pijany. Nic szczególnie zaskakującego. Dopiero co w jednym z podsumowań wydarzeń na froncie opowiadałem Państwu jak wojenny korespondent rosyjski i prorosyjski opowiadał, że. Straty na froncie od alkoholu są większe niż od działań bojowych. To oczywiście może być dramatyzowanie. Natomiast takie straty faktycznie są, przy czym nie tylko na linii frontu się zdarzają. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, to jest Władimir Asieczkin, założyciel projektu gulagu.net, który już wcześniej Państwu prezentowałem, kiedy mówiliśmy o Torturach w rosyjskich więzieniach. On tutaj opowiada i pokazuje nawet zdjęcia na dowód, opowiada, jak wygląda w tej chwili mobilizacja w rosyjskich więzieniach. Oczywiście mobilizacja w cudzysłowie, ponieważ pojawiają się sytuacje, w których rosyjscy więźniowie kategorycznie odmawiają wyruszenia na front, już idzie takiego, taka swojego rodzaju druga tura. Druga runda zbierania ludzi z więzień na front. Już ci więźniowie mniej więcej rozumieją, czym się taka wycieczka na front może skończyć. Ten sam Wladimir Asiecki, on posiada całą instytucję, wśród której są ludzie pomagający mm, różnego typu yy, obywatelom w kłopotach bronić się przed bezprawiem. Tam mówił, że pojawił się pierwszy w jego historii, w historii, w karierze obrońcy praw człowieka przypadek, kiedy człowiek do niego się zgłosił z ogromną prośbą, ze łzami w oczach, z prośbą o to, żeby pozwoli, pomogli mu wrócić do więzienia. Mówił Asiećkin, że coś takiego się w życiu mu nie zdarzyło, ale są już, mówi, ludzie, którzy błagają o to, żeby im pomóc wrócić do rosyjskiej kolonii karnej, bo się boją Wagnerowców, boją się, że ktoś im zrobi krzywdę, boją się wrócić na front, boją się uderzenia wielkim młotkiem za dezerterstwo. A to, co tutaj widzimy na kadrze, to jest ta druga tura werbowania ludzi w więzieniach, Według tych informacji przyjeżdża z nas do więzień, w których więźniowie nie chcą iść na front i ich tam oczywiście w okrutny sposób torturują, poniżają, biją, zmuszają do leżenia na podłodze z głową, tam w błocie zmuszają do siedzenia w niewygodnych pozycjach i co jeszcze tam im robią, trudno sobie wyobrazić. Przypomnę tylko, że w rosyjskich więzieniach. Kije od szczotek wykorzystywane były często wbrew przeznaczeniu. A mimo to ludzie często odmawiają wyruszenia na front, rozumiejąc, że poniżenie jest i tak lepsze niż śmierć po ostrzale artyleryjskim ostatecznie. Jest to dramatyczny wybór, ale na tym on do pewnego stopnia polega. Tu jeszcze wrócę na chwilę do Aristowicza, On... Posuwa się bardzo daleko w swoich wnioskach, ale on mówi, że bardzo duża część ataków pieszych, jakie są przeprowadzane w ostatnich tygodniach na ukraińskie pozycje, to są właśnie ataki prowadzone przy użyciu byłych więźniów, ponieważ są to ludzie, którzy znajdują się absolutnie poza jakąkolwiek kontrolą i prawem, i ich można po stalinowsku zmusić do szarży z bagnetem. Na karabiny maszynowe, bo można ich w wypadku odmowy po prostu zastrzelić i nikt nie będzie po nich płakał, nikt nie będzie próbował dochodzić jakiejś sprawiedliwości, tylko po prostu zginął, to zginął. I tak był przestępcą, nikt się tym nie będzie przejmował. I Arestowicz wysuwa bardzo daleko idący wniosek. Na tej podstawie sugeruje, że to oznacza, że Rosja nie posiada już piechoty szturmowej zdolnej do Prowadzenia poważnych działań na froncie. Oczywiście może być tak, że w tej chwili Rosjanie kupują życiem przestępców czas, dając swoim resztkom piechoty szturmowej, tej zdolnej do walki piechoty, czas odpocząć, regenerować siły. Może tak być, niemniej jednak, te wszystkie drobne, Przykłady, a jest ich w gruncie rzeczy wiele, pokazują, że Rosja znajduje się w trudnym położeniu. Chociażby dlatego, że mieliśmy dopiero co mobilizację, dopiero co komsemolska prawda straszyła nas, że za chwilę wszystkich 300 tysięcy mobilizowanych znajdzie się na froncie i to sprawi, że się zmieni um, sytuacja, że Rosja odzyska inicjatywę, a tymczasem Rosjanie dalej. Um, siłowymi metodami wyciągają ludzi z więzień, a sami mobilizowani po prostu z tego frontu się czasem wycofują, czasem uciekają, czasem zabierają ze sobą broń i tworzą coraz większy, coraz większy element niestabilności systemu. Dodajmy przy tym, że takich 10 ludzi, którzy po prostu opuszcza pozycje na froncie, 10 czy 29 czy ilu jeszcze, to nie jest tylko strata w postaci tych 10 czy 30 ludzi. To są jeszcze ludzie, którzy muszą się zająć tym, żeby ich przypilnować, zmotywować, rozbroić, odeskortować i tak dalej. To jest dodatkowy, organizacyjny wysiłek, który muszą ponieść żołnierze na froncie, który nie jest wysiłkiem bezpośrednio związanym z prowadzeniem działań wojennych. Więc tacy mobilizowani zgodnie z przepowiedniami, jak każdy nowy pracownik w każdej firmie na starcie, ma minusową produktywność. To znaczy, jacyś doświadczeni pracownicy muszą poświęcić czas, żeby takiego młodego wyszkolić i doprowadzić do sytuacji, w której on będzie samodzielnie na swoim stanowisku pracował, dokładał do wspólnego kotła, a nie z niego zabierał. Tutaj wygląda na to, że także wygląda to podobnie, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do dezerterstwa, kiedy dochodzi do problemów, wręcz buntów, ucieczek, strzelania do policjantów. Na podstawie całego tego obrazu tworzy się, zresztą to jest bardzo wciąż wąski wysiłek, tutaj trzeba by naprawdę długo. Do Państwa mówić, żeby przekazać wszystkie te podobnego typu informacje, które do mnie docierają. Na podstawie tego wszystkiego można wyciągnąć wniosek, że sytuacja jest o wiele gorsza w rzeczywistości dla wojsk rosyjskich niż na papierze. Na papierze jest to wciąż duża, silna armia z dużymi rezerwami mobilizacyjnymi, z własnym przemysłem zbrojeniowym. Cały czas coś tam się produkuje ale gdzieś od spodu to wszystko trzeszczy w szwach w sposób, który da się usłyszeć nawet siedząc tutaj w Krakowie z daleka. Czy to oznacza, że wojna zakończy się szybko? Absolutnie nie. Absolutnie mamy pewność, że jeszcze czekają nas przynajmniej miesiące takich walk, co jest oczywiście tragiczne, ponieważ... Każdy dzień takich walk to umierający ludzie, natomiast nie ma co się łudzić, że to wszystko skończy się szybko. Natomiast wciąż będę utrzymywał, że mój optymizm, który sugeruje, że zwycięstwo Rosji jest w tej sytuacji niemożliwe, wydaje mi się wciąż oparty na jakichś faktach. Oczywiście jest tu dużo przeczucia, dużo takiego wewnętrznego. Nieuświadomianego trawienia tego masywu informacji, który do mnie dociera, ale z tego trawienia powstaje produkt, który nazwałbym przekonaniem, że Rosja w takim kształcie, w jakim istnieje, nie jest w stanie wygrać tej wojny. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i życzymy, widzimy się niedługo.